Cześć, dzisiaj pokażemy Wam nasze akwarium. Nelka jest akwarystką, razem z tatą zajmuje się i pomaga na farmie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać coś o moim baniaku, jakiś update zrobić z tego, co jest z życia na farmie, coś o lampach popowiedzieć, także zapraszamy. Panelka, opowiedz, jaka jest twoja ulubiona rybka w akwarium? Magnifica. Magnifica, brawo. Ulubioną rybkę Nelci już znacie. Jeżeli chodzi o akwarystykę, to chyba najpiękniejszą jej stroną jest to, że możemy zarażać nią dzieci. I tak jak ja wiele lat temu zostałem zarażony tą pasją przez mojego tatę, tak będę starał się również moje dzieci tą pasją zarazić. Aby wyjaśnić jakąś chronologię, akwarium powstało 2 lata temu. W drugiej kolejności powstały zbiorniki pod akwarium, a na górze powstała farma w listopadzie. Zbiorniki na dole są aktualnie wygaszone, ponieważ góra jest powoli sukcesywnie zajmowana, ale o tym za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o sam zbiornik główny, bo na nim chciałem się w tym materiale skupić, to jest to akwarium w wymiarach 200x60x60. Zbudowane ono jest na syntetycznej skale, którą posklejałem na CX5. Lubię akwaria, które mają dużo przestrzeni, dużo miejsca do pływania dla ryb. Dlatego stworzyłem takie 4 główne skały, na których rosną korale. Ktoś by mógł pomyśleć, że jak na 2 lata to akwarium nie jest mocno zarośnięte. I otóż ja się z tym zgadzam, tylko jedną trzeba wziąć rzecz pod uwagę. Wszystko, co wyrosło albo co rośnie, jest po prostu krojone i automatycznie przerzucane na farmę i tam to wszystko rośnie dalej. Dlatego szczepki, które są, koralowce są po prostu małe, na bieżąco są przesuwane na górę i dlatego też tak to wygląda. Teraz postanowiłem, że jak farma jest już zapełniona, w każdy rodzaj koralowca, który jest na dole, to sobie dam więcej czasu i po prostu pozwolę temu akwariowi też zarosnąć. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dużo ludzi do mnie pisze, czy pod tymi lampami, które jak gdyby staram się zareklamować Wam, czyli pod Pobloomami, pod RL90, czy korale rosną. No tutaj to jest troszeczkę odpowiedź śmieszna, bo w zasadzie to ja, wracając do akwarystyki, szukając lamp, po prostu je zakupiłem. I cała ta rzecz, która się dzieje w tej chwili, czyli te przyrosty, które mam w akwarium i na farmie, no są dzięki tym lampom, także jedno z drugiego wynika. Natomiast nie chciałbym, żebyście zrozumieli mnie też w ten sposób, że to wszystko, że to rośnie, jest zasługa tych. W zasadzie większość lamp, które są na rynku, świecą. Kwestia jest tylko stosunku jakości do ceny. Ja uważam, że tutaj ten stosunek jakości do ceny jest bardzo zadowalający. Nigdy nie ukrywałem, że są to Chińczyki. 90% lamp dostępnych w Polsce pochodzi z Chin. Czasami są montowane jedynie w krajach Europy czy w Ameryce. Także jeżeli chodzi o Pobloomy, jeżeli chcecie i jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie. Jest sklep internetowy. Doradzam, jak oświetlać baniaki. Każdemu pomogę. Zresztą to już się dzieje od paru miesięcy, także myślę, że klienci są zadowoleni. Wracają, kupują czasami jedną lampę, za chwilę zamawiają kolejne. W tej chwili
Pobloom będzie wprowadzał też nowości, także jeżeli byście mieli ochotę, to zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, profil Fluo. Na TikToka wrzucam bardzo dużo filmów takich z życia akwarium. Nie ma... Chciałbyś być w filmie akwarystycznym, a jesteś akwarystą? Nie. A będziesz? Będę. No i o to chodzi właśnie. Teraz pokażę Wam mój backstage. Fitoplankton dopiero mi się udało go produkować w momencie, kiedy zacząłem czyścić reaktor chlorem. I tutaj co tydzień, co wymiana praktycznie jest czyszczony według tego, co powiedział mi Maciej. Wielkie podziękowania dla kolegi za fito i za porady z fito związane. Natomiast teraz cały setup, wszystko leci z pompy. Leci baling od Red Scorpion Fish. I w zasadzie raz na 3 miesiące robione jest ICP i sobie mikroskładniki uzupełniam, że tak powiem, z ręki. Jeżeli chodzi o cały system filtracji, zarówno dwa szczepkaria, jak i farma na górze podpięta jest w jeden układ, który tutaj jest widoczny. Całość budowałem sam według własnego projektu, kiedyś Wam pokażę. Natomiast system filtracji jest banalny. Owata. Wywalony został roller mat. Całość filtracji oparta jest o metodą probiotyczną. Po prostu jak NO3 i PO4 idą w górę, dozuję wódkę czy tam glikol. Zrobiłem sobie refugium, ale te refugium jakoś nie chcę działać. Natomiast bardziej dla zabawy je uruchomiłem. Kiedyś bardzo dużo glonów produkowałem, w tej chwili nie wiem dlaczego nie chcę. Czy się ustabilizowało, czy czegoś brakuje, natomiast na ICP nie ma żadnych jak gdyby wskazówek, żeby czegoś brakowało. Kończąc materiał, bo jak kolega z kanału Tu jest Nemo, którego serdecznie pozdrawiam, mówił, żeby nie robić filmów dłuższych niż 7 minut, a mi już tutaj 7 na zegarze pykło. Jeżeli chodzi o tematy z farmy, nagram o tym kolejny odcinek. Tutaj bardzo dużo się działo złego i dobrego. Z dobrych rzeczy to to, że wszystko super rosło, natomiast złego to plagi. I to z plagami miałem ogromny problem. Natomiast z dobrych wiadomości jest to, że uruchomiłem sprzedaż i pewnych korali jest po prostu bardzo dużo, a pewne rosną dużo, dużo wolniej. Że jestem kolekcjonerem i chcę mieć jak najwięcej rodzajów różnych koralowców, to chcę, żeby ten temat się rozwijał, dlatego też kasa ze sprzedaży korali pójdzie na zakup nowych. Mam jeszcze cały zbiornik 1000 litrów pod spodem do uruchomienia, także jest co zapełniać. Powoli kończę zapełniać górę, ale o tym będzie już w innym materiale. Tak prawdę mówiąc, spojrzałem w swój telefon i stwierdziłem, że ja mam tu materiałów przynajmniej na 10 takich filmów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to skomentujcie, polubcie, dajcie znać. Mnie to zmotywuje do nagrywania.